Witam Was bardzo serdecznie we wtorek 14 września. Towarzyszą nam dziś słowa z psalmu 41 i z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Błogosławiony ten, który zważa na biednego. Wyratuje go Pan w czasie niedoli. A Pan Jezus w kazaniu na górze tak naucza. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Być może, kiedy sięgamy po takie słowa, od razu przychodzą nam do głowy skojarzenia, czego będzie dotyczył dzisiejszy codziennik. Miłosierdzia, troski o bliźniego, być może prowadzące nawiąże do obecnej sytuacji na polskiej wschodniej granicy, czy poruszy jakieś inne zagadnienie społeczne, w którym będzie chciał nas przekonać do tego, aby być względem siebie miłosierni. Czyli okazywać troskę, czyli służyć sobie nawzajem, czyli zachowywać się tak, w jaki sposób oczekuje tego od nas Jezus. Częściowo macie rację. Jak najbardziej temat miłosierdzia wiąże się z tymi zagadnieniami, o których mówiłem przez chwilę. Ale kiedy sięgniemy po psalm 41 i umieścimy go w szerszym kontekście, to przeczytamy tam następujące słowa króla Dawida. Szczęśliwy, kto troszczy się o ubogiego. W dniu niedoli Pan go ocali. Pan będzie go strzec, zachowa przy życiu. Uczyni go szczęśliwym na ziemi i nie wyda na pastwę wrogów. Pan pokrzepi go na łożu boleści. Ty poprawisz w czasie choroby jego posłanie. Do tego momentu wszystko wydaje się być w porządku. Ale gdy przeczytamy kolejne wersety, król Dawid pisze tak. Gdy ktoś mnie odwiedza, mówi obłudnie. Złość w swoim sercu gromadzi, a gdy wyjdzie na ulicę, obmawia. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, szepczą przeciw mnie i obmyślają zło. A jeden z najmocniejszych wersetów tego psalmu brzmi: moi wrogowie pytają złośliwie, kiedy on umrze i zginie jego imię. Król Dawid wzywa do miłosierdzia. Król Dawid wzywa do tego, aby postępować w zgodzie z Bożymi przykazaniami, aby względem bliźniego okazywać miłość, szacunek, otwartość, troskę, a jednocześnie jest świadomy, jak trudno wypełniać to słowo w codziennym życiu. Sam na własnej skórze przekonuje się, że nie jest łatwo być miłosiernym. I nawet jeżeli miłosierdzie ma wiązać się z Bożym błogosławieństwem, to natura ludzka potrafi być tak zepsuta, że owo miłosierdzie jest jedną z najtrudniejszych cnót, jaką chrześcijanie mają wykorzystywać w życiu na co dzień. Jak więc próbować to osiągnąć? Jak w takim razie nie zniechęcać się tym, że często ludzie względem nas wcale nie chcą okazywać miłosierdzia, ale wolą sięgać po zemstę, po wrogość, po obmowę? Czy jest na to jakaś recepta? Czy jest na to jakiś sposób? Mam wrażenie, że to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to fakt, w jaki sposób Jezus zachowuje się względem tych, którzy nie są wobec Niego miłosierni. I myślę, że to będzie najlepszy przykład. To będzie najlepszy wzór. Owszem, niełatwy. Owszem, dosyć ekstremalny. Ale nie pozostaje nam nic innego, jak tylko z Bożą pomocą próbować naśladować Jezusa Chrystusa i próbować być miłosiernymi względem siebie nawzajem. Bo możemy ufać, że tego miłosierdzia ostatecznie z Bożych rąk dostąpimy. To jedna z najtrudniejszych lekcji, które chrześcijanie muszą przyswoić w Bożej szkole. Miłosierdzie, łaska, wybaczenie to bardzo znane, sztandarowe tematy w chrześcijańskim nauczaniu, ale niezwykle trudne do zrealizowania w codziennym życiu. Pomyśl o Twoich wrogach. Pomyśl o tych, których często masz dość. Pomyśl o tych, którzy dogadują, obmawiają, o których doskonale wiesz, że nie możesz im zaufać i możesz spodziewać się z ich strony samych najgorszych rzeczy. A teraz zastanów się, słysząc Boże Słowo na dzisiejszy dzień. Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czy może nie jest tak, że wolą Pana Boga jest w Twoim życiu, abyś nie zniechęcał się i próbował z Jego pomocą starać się inaczej postępować, niż oni czynią to względem Ciebie? I wreszcie, czy przypadkiem król Dawid nie wypowiada słów pełnych mądrości, kiedy pisze: błogosławiony ten, który zważa na biednego? Być może Twoich wrogów powinieneś postrzegać właśnie jako ludzi biednych ze względu na ich złość, ze względu na nienawiść, która ich trawi. I z tej perspektywy może Twoim zadaniem jest zatroszczyć się o nich, odpowiadać dobrem na zło. A wtedy być może ich bieda nienawiści przerodzi się w dobro miłości, wybaczenia, pokuty, dobrych przemyśleń, dobrego dzisiejszego dnia.